Święta to okres wielkich przygotowań, kupowania prezentów oraz spotkań z bliskimi. Mimo przyjemnych okoliczności, w trakcie celebracji czas przed świętami może dla niektórych okazać się niezwykle trudny. Nazywam się Karolina Borek, jestem psychologiem i psychoterapeutą, a dzisiaj opowiem Ci o tym, jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne tuż przed świętami. Najbardziej charakterystycznymi problemami święta są m.in. perfekcjonizm, wysokie wymagania rodziny, zawiść, a nawet pojawiająca się przemoc czy brak asertywności podczas spotkań. W takich okolicznościach ciężko się zrelaksować i znaleźć czas na odpowiednie przeżywanie emocji czy odpoczynek. Dodatkowo czynnikami, które powodują wzrastające napięcie oraz lęk są m.in. ciągły brak czasu, zwiększona ilość wydatków, narzucana presja dotycząca wręczania odpowiednich prezentów czy po prostu spotkanie z rodziną, która zadaje niezręczne pytania. Dla niektórych może to być szczególnie przykry okres ze względu na wzmożone poczucie samotności. Jak sobie radzić z regulacją emocji przed i w trakcie świąt? Po pierwsze, zadbaj o siebie. Nie stawiaj sobie zbyt wygórowanych standardów i daj sobie prawo do pomyłek. Nie musisz robić wcale 12 potraw na wigilijny stół, a każdego członka obdarzać wyjątkowym prezentem. Pamiętaj, że głównym celem świąt jest wspólne spędzenie radosnych chwil z bliskimi osobami. Po drugie, naucz się odpuszczać i bądź elastyczny. Jeżeli czujesz się zbyt zmęczony, obciążony i wciąż gdzieś pędzisz, pozwól sobie na odpoczynek. W sytuacjach kryzysowych nie karaj się nadmiernie. Słowa "to koniec" lub "nie dam rady" zmień na "to tylko tymczasowa sytuacja". Poradziłem sobie wcześniej, więc teraz też dam radę. Sprawdź również swoje własne myśli dotyczące świąt. Jeżeli Twoje przekonania są jedynie negatywne, to nastawienie do tego okresu również sprawi, że przestaniesz dostrzegać jego pozytywne efekty. Jednocześnie pamiętaj, że nikt nie zmusza Cię do spędzania świąt w rodzinnym gronie. Masz prawo do decyzji o czasie i sposobie, w jaki chcesz spędzać święta. Jeżeli lepiej będziesz się czuł ze znajomymi czy pozostając w domu, posłuchaj siebie i zrób to, na co masz ochotę. Okres świąteczny to też dobry czas na ćwiczenie uważności. W gronie rodzinnym możemy być nastawieni na więcej bodźców, które będą na nas działać w sposób demotywujący czy rozregulowujący. W takich sytuacjach zastanów się i obserwuj otoczenie. Możesz poćwiczyć odmawianie, dystansowanie się od zgryźliwych komentarzy czy inne sposoby radzenia sobie w problematycznych dla Ciebie sytuacjach. Nie oceniaj, staraj się być tu i teraz i osiągaj swoje cele przez ich realizację. Na koniec chciałabym Ci życzyć wesołych świąt, pełnych nowych doznań i odkryć, a także owocnej pracy nad sobą.